I mam dzisiaj dla Was kolejny test sprawdzający to, czy jesteś w dobrym miejscu w życiu sprzedażowym, czy nawet w życiu prywatnym. Mianowicie jest to test, który składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, jeżeli zdajesz ten test, jeżeli jesteś na dobrej drodze, to powinieneś mieć pragnienie, poczucie, przekonanie o tym, że chcesz wygrać każdy pojedynek, w którym bierzesz udział. Każdego klienta, każdą walkę, oczywiście kwalifikowanego klienta, klienta dla Ciebie, klienta, który ma tą samą filozofię funkcjonowania w sprzedaży, klienta, który ma czas, środki i chęć do zmiany, tak? Mówimy o kwalifikowanym kliencie, że chcesz wygrać każdego takiego klienta, że z każdym z nich chcesz nawiązać współpracę, że chcesz pokonać każdą swoją konkurencję, nawet jeżeli konkurencją jest status quo, czyli robienie tego samego albo nie zmienianie niczego. To po pierwsze, ale drugą częścią tego testu jest to, że jeżeli nie wygrasz żadnej takiej okazji sprzedażowej, to nic się dla Ciebie nie zmieni na gorsze. Czyli paradoks. Chcesz wygrać wszystko, chcesz wygrać każdą okazję, natomiast masz świadomość, wiesz, jesteś w takiej sytuacji ekonomicznej, biznesowej, że jeżeli nie wygrasz żadnej z tych okazji, ba, jeżeli przegrasz wszystkie, to nic się dla Ciebie na gorsze w tej sytuacji nie zmieni. I to jest test, do którego dzisiaj Ciebie zachęcam w poznańskim korku. Jadę do klienta, kolejny dzień projektu. Zachęcam Cię do tego, żebyś chciał zawalczyć o każdą kwalifikowaną okazję, a jednocześnie miał taką wolność, miał taką przestrzeń, miał taką wygodną sytuację życiowo, ekonomicznie, biznesowo, tak dużo w lejku poukładanych następnych szans, żeby żadna porażka albo żeby każda porażka w tym okresie niczego u Ciebie nie zmieniła. Jest bardzo trudne, ja dopiero zaczynam to osiągać przed 50, Ty możesz to zrobić przed 40, przed 30, a może nawet jeszcze wcześniej. Wszystkiego dobrego, to były moje 2 minuty.